Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Detailerzy mają zazwyczaj do czynienia z lakierami nawoskowanymi lub zabezpieczonymi powłokami, więc mamy dobry efekt hydrofobowy, a dzięki temu bardzo łatwe osuszanie. Natomiast zdarza się, że mamy totalną taflę na lakierze. Chociażby na samym początku, podczas przygotowania lakieru przed woskowaniem, przed polerowaniem, bądź też jeżeli odwiedzi nas znajomy, u którego chcemy zaszczepić po prostu ten detailing. Myjemy auto, totalna tafla. Co zrobić, żeby nie wykorzystać 4 czy 5 mikrofil do osuszania? Pokażę Wam w dzisiejszym odcinku kilka trików. Jednego patentu nie będę Wam pokazywał, bo pewnie się już domyślacie. Był odcinek o szamponach hydrofobowych, tak to nazwijmy, ponieważ jedne mają woski, inne polimery. Właśnie te bardziej syntetyczne z polimerami dają fajne efekty hydrofobowe, więc można wykorzystać właśnie taki szampon. Opcja druga to ogólnie mówiąc wosk na mokro. Mam tutaj przygotowany produkt z firmy Koch Protector Wax. Jest to też polimer, bardzo mocno skoncentrowany i przyznam szczerze, że my głównie używamy tego produktu u siebie na autach właśnie przed jakimiś zabiegami, żeby łatwiej było suszyć, ponieważ rozcieńczamy go w granicach 1 do 200, nawet 1 do 300. A jeżeli chcielibyście, żeby zadziałał na dłuższą metę, można było go jakby troszeczkę mniej rozcieńczyć. Także wykorzystamy to, za chwilę Wam tutaj pokażę na tej tafli. Opcja druga to po prostu quick detailer albo jakiś spray wax. W tym przypadku użyję Sklintecha Easy One Spray Waxa. Bardzo fajny, no właśnie, spray wax, nie quick detailer, chociaż ta granica jest, bym powiedział, taka mocno zacierająca się. Pamiętajcie, że nie każdy quick detailer nadaje się do takiego osuszania, jakie Wam tutaj zaprezentuję. Bardziej bym szedł w stronę właśnie tych syntetycznych niż naturalnych. Wtedy one się tak nie marzą. Fajnie nam rozbijają tą wodę, a co za tym idzie, później jest mniej suszenia. Do tego produktu będziemy potrzebowali dwie puszyste fibry. Nie używam tutaj przy tej okazji mikrofib takich dużych do osuszania. Z drugiej strony no, troszeczkę więcej zejdzie nam tych mikrofib w wymiarze 40x40. Natomiast duży ręcznik robi się ciężki, ciągnie tą wodę, więc wolę po prostu wziąć dwie takie fibry jak do kudeka czy do pasty. No i zresztą sami za chwilę zobaczycie, jak będę pracował. No i na koniec będzie jeszcze jedna taka sztuczka. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie. To tak naprawdę będziecie mogli wykorzystać nawet w autach już zabezpieczonych. Przechodzimy w takim razie do pracy. Jak widać, mamy teraz dużo mniej osuszania. O czym warto pamiętać, jeżeli używacie takich produktów? Zaletą tego Kocha jest to, że nie zostawia żadnych nam smug, zacieków. Tak naprawdę można nawet nim pryskać i od razu osuszać. Możecie zrobić też taki patent, że spryskacie, wetrzecie go za pomocą mikrofibry bądź też po prostu rękawicy do mycia i wtedy dopiero spłuczecie auto. Oczywiście można też kombinować z rozcieńczeniem, natomiast jeżeli bierzecie inne produkty, bawicie się innymi, ogólnie nazwijmy to woskami właśnie na mokro, pamiętajcie, żeby zawsze właśnie sprawdzić, jak się zachowują na szybach czy też na lakierze, ponieważ niektóre się nie dopłukują zbyt dobrze, nawet na lakierze zostają jakieś zacieki, smugi, ewentualnie później jest ciężko osuszać taki lakier, inne znowuż pozostawiają coś na szybach, także tutaj, no i sprawdzajcie też to jakby stopień rozcieńczenia, tak? Ponieważ można kupić produkt litrowy w cenie bardzo niskiej, tak? Ale wymaga rozcieńczenia, nie wiem, 1,2, 1,5, także no,
Tych produktów jest dużo, natomiast uważam, że warto mieć chociaż jeden taki produkt w szafie, a właśnie na wypadek, żeby zaszczepiać naszych znajomych właśnie tym detailingiem, bo to jest tak naprawdę takie wprowadzenie, pierwszy krok, a zaraz później jest, powiedzmy sobie, quick detailer, tak? Zanim dopiero przejdziemy do wosków. Ok, mamy jeszcze pół maski, gdzie jest tafla i teraz ten drugi sposób. Wezmę tutaj spray woksa właśnie Easy One'a, dwie mikrofibry i za chwilę zobaczycie, w jaki sposób można też osuszyć takie auto. No i mamy to. Jak widzicie, jest to świetny patent na to, żeby w jednym kroku osuszyć, no i przeciągnąć lakier właśnie quick detailerem czy też spray woksem. Tak jak mówiłem, dwie mniejsze mikrofibry, ale bardzo grube, żeby jedna mogła wciągać tą wodę, a druga już do takiego finalnego dotarcia. No i tutaj tak naprawdę to wszystko, już nie będziemy musieli bawić się w dodatkowe osuszenie. No, poza wydmuchaniem oczywiście wszystkich szczelin, powierzchni pod klamkami, lusterkami, wszystkie listwy i tak dalej. Co zrobić natomiast w przypadku, jak mamy sporo tych kropli wody? Zarówno tutaj, w przypadku tego kocha, lub też jeżeli auto jest nawłoskowane lub ma powłokę, spłukujemy myjką wysokociśnieniową, no i zawsze zostaje nam dużo, dużo tych kropli. Za chwilę zobaczycie jeden patent. Gruby strumień wolno płynącej wody ze szlaucha, jak widzicie, bardzo fajnie nam osusza powierzchnię lakieru. Oczywiście na tą jakość osuszenia ma wpływ również podłoże, czyli jeżeli mamy już mocno ten lakier jakby zabrudzony, zakładamy, że ktoś przyjeżdża i przez lata nie było robione żadne oczyszczenie, woskowanie, glinkowanie, żadna dekontaminacja, no to w takim przypadku tej wody zostanie nam więcej. Tu akurat na tej masce mieliśmy taflę, natomiast ona jakiś czas temu była polerowana, więc jest dosyć gładka. Jeszcze inaczej ta woda będzie zachowywała się na świeżych woskach czy powłokach. Natomiast tak czy inaczej uważam, że jest to naprawdę świetny pomysł na to, żeby oszczędzić nam dużo czasu i przede wszystkim energii i tych ręczników do osuszania, bo w tej chwili możemy nawet to wszystko zdmuchnąć za pomocą sprężonego powietrza czy jakiejś dmuchał. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, klikajcie łapkę w górę. Jeżeli macie może jakieś swoje patenty na łatwiejsze, szybsze osuszanie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.